Dzień dobry Państwu, witam Państwa w 155. odsłonie Zwiastuna. Tym razem także online. Ten program musiał zostać z różnych powodów nagrany w formie elektronicznej. Nie będziemy tego roztrząsać. Czasy mamy, jakie mamy i ten odcinek będzie praktycznie w całości poświęcony zbliżającemu się festiwalowi filmowemu imienia Krzysztofa Komedy, czyli Grand Prix Komeda 2020. Zupełnie unikatowa edycja, bo w całości zaprezentowana w internecie. Taki plan na zorganizowanie festiwalu filmowego, który w tym roku doczekał się 9. edycji, ma jego organizator, czyli Ostrowskie Centrum Kultury, i właśnie z Marią Szeląg, z dyrektorem OCK, będziemy w pierwszej kolejności rozmawiać. Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy. Ostrów Wielkopolski, 27-28 listopada 2020 roku. Patronat honorowy nad festiwalem filmowym objęli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. Organizatorami festiwalu są miasto Ostrów Wielkopolski i Ostrowskie Centrum Kultury. Mecenas festiwalu Trasko Automatyka. To był szalenie trudny czas dla Was, dla organizatorów tego festiwalu, dlatego że no, pandemia to po pierwsze, po drugie ciągła zmiana decyzji Ministerstwa Kultury. Finalnie okazało się, że ten festiwal da się zrobić, no niestety tylko w formule online. Istotnie, festiwal pod tym kątem jest pierwszym tak realizowanym i chyba żadna z dotychczasowych edycji nie była po tyle razy formułowana na nowo i w ogóle przenoszona na inny termin. Jak wiadomo, nasz festiwal w pierwotnym terminie wyznaczony był już na czerwiec i wtedy wówczas mieliśmy się spotkać w ciągu kilku dni festiwalowego święta w Ostrowie Wielkopolskim. Mieliśmy się spotkać z ludźmi filmu, mieliśmy posłuchać muzyki, mieliśmy pooglądać filmy, no i wreszcie mieliśmy spotkać się z laureatem nagrody Grand Prix Komeda. No nie było nam to dane, lockdown zrobił to, co zrobił, ale my się nie poddaliśmy. Stwierdziliśmy, że festiwal należy przenieść. No i przenieśliśmy go na jesień, a ściślej ujmując na końcówkę właśnie miesiąca listopada. Przy czym wówczas zakładaliśmy, że publiczność nas zobaczy w ilości do 50% zapełnienia widowni. Później restrykcje się zaostrzały do 25%, no a w efekcie tylko i wyłącznie jest możliwy dostęp do widza w wersji online. Wiemy dzisiaj już, że technologia jest takim narzędziem, z którego należy korzystać i które w jakąś łączność cały czas nas dozuje z tą publicznością. Wobec tego realizujemy ten festiwal w dniach 27 i 28 listopada. Będziemy w sieci. Nic nie zastąpi tego bezpośredniego spotkania widza z aktorem, czy z reżyserem, czy z twórcą muzyki, no ale tu będzie chociaż taka mała namiastka tego i wy już ten materiał nakręciliście w Warszawie. To będzie spotkanie z panią Małgorzatą Kożuchowską. Tak. W latach minionych zawsze było tak, że nasi goście przyjeżdżali do Ostrowa po to, żebyśmy my się z nimi mogli spotkać, na co najważniejsze, żeby się mogli spotkać ludzie, którzy na nich tutaj właśnie czekali. To swoistego rodzaju atmosfera, którą zawsze budował gość i odbiorca. Tym razem też nowość. To myśmy pojechali
właśnie do naszego gościa, jak już zdążyłeś Tomku wspomnieć, pojechaliśmy między innymi do pani Małgorzaty Kożuchowskiej po to, żeby nakręcić z nią rozmowę, jej wypowiedź na temat tego, jak ona gra, jak pojmuje sztukę aktorską i jak wreszcie identyfikuje się jako aktorka śpiewająca i czym dla niej jest muzyka w tych obrazach, w których ona zajmuje rolę. Tym prowadzącym rozmowę z panią Małgorzatą Kożuchowską i którego nie należy tutaj i nie można pominąć jest oczywiście Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu Grand Prix Komeda, a dodatkowo jest autorem książki Aktorki Odkrycia, w której to Małgorzata Kożuchowska jako jedna z kilku jego aktorek w tym właśnie wydaniu książki zajmuje bagatela 40 stron, czyli było widać, że jest o czym pisać. No bo to bardzo bogata postać, znana nie tylko z tej słynnej sceny, w której ją uśmiercono z M jak Miłość, czyli po tym jak wjechała w kartony, ale także przecież ostatnio zagrała w takim ciekawym filmie Czyściec, który też prezentowaliśmy w zwiastunie. Szkoda, bardzo wielka szkoda, że się nie będzie można z aktorką spotkać bezpośrednio, ale na szczęście to spotkanie będzie wyemitowane i to będzie taka namiastka tego festiwalu, a że będzie tam pan jeszcze wraz z aktorką pan Łukasz, no to będzie jakaś dodatkowa wartość. Muzyka, bo tutaj ten akcent komedowski jest takim najważniejszym elementem tego festiwalu i ta muzyka komedy zawsze wybrzmiewa w różnej postaci. Tutaj, o czym już też mówiliśmy, zmaterializuje się podczas koncertu Marcina Wasilewskiego, dobrze znanego ostrowskiej publiczności, bo bywał tutaj i grywał, także ten projekt komedy, także no tutaj ta dodatkowa gratka tego festiwalu, że znamy tę postać, to jest postać wybitna, wybitna postać polskiego jazzu, a przy okazji jeszcze materiał, który znamy i który no, pasuje do festiwalu. Marcin Wasilewski ze swoją formacją w trójosobowym składzie postanowił dla nas właśnie też zagrać taki mini koncert, ale oparty właśnie o muzykę jazzową, czyli to, co stało się głównym zaczynem dla muzycznej drogi Krzysztofa Komedy. I jest to artysta, tak jak już tutaj padło, mówię o Marcinie Wasilewskim z dużym dorobkiem, pomimo tego, że wiekowo nie jest aż tak zaawansowany, ale ma się możliwość poszczycić wieloma nagrodami, płytową, dużą audioteką w swoim dorobku. Natomiast to, że bazuje na Krzysztofie Komedzie, to jest wartość, która dla nas jest dodana i w dużym stopniu ma dla nas znaczenie. Także będąc w Warszawie, oprócz spotkania z panią Małgorzatą Kożuchowską, nagraliśmy też spotkanie muzyczne właśnie z formacją jazzową Marcin Wasilewski Trio. Odbyło się także spotkanie grona jurorskiego, które wyłoniło już laureata tegorocznej nagrody Grand Prix Komeda. Na razie nie możemy oczywiście zdradzić, kto to jest, ale pan Łukasz Maciejewski na swoim Facebooku napisał, że to były owocne obrady, więc należy się spodziewać takiego prawdziwego, dobrego werdyktu. Owocne oczywiście, tak, bo owoc tych obrad poznamy lada moment. Jak wiadomo, już jury swoje obrady miało, to obrady trwały, powiedzmy, w przedłużonym czasie, oczywiście online'owo, bo były bardzo burzliwe, każdy na coś w sposób szczególny zwracał uwagę w różnych filmach konkursowych, a przypomnę, że było ich w tym roku 7, do obejrzenia, do przeanalizowania i do podsumowania na tym jurorskim spotkaniu. Laureat jest. Jury go zna. Nam też udało się poznać tę osobę. Jak mówił podczas każdego festiwalu Jan Kanty Pawluśkiewicz, tak, oczywiście zdradzę Państwu, kto zdobył tą nagrodę. Zdobyła tą nagrodę osoba, która zrobiła najlepszą muzykę do polskiego filmu w ostatnim roku.
i zawsze ucinał spekulacje, nigdy nie zdradzając tego, kto zdobył Grand Prix Komeda. Zobaczymy. No, na pewno tak zacne grono powiedziało, że jest to partytura pełna. Tego mogę być pewny. Mamy niespodziankę chyba dla widzów, tak? Bo udało się też nagrać pana Tomka Lacha. Tak. Pan Tomasz Lach to jest kolejny z naszych punktów. Będąc w Warszawie, można powiedzieć, udało nam się porozmawiać z tym, który jest najważniejszym głosem grona jurorskiego, bo przecież przewodniczącym niezmiennie od tych 9 edycji właśnie jest pan Tomasz Lach. Wypowiedział się na temat właśnie tych tegorocznych obrad jury, na czym polegała ich praca, na czym trudność polegała. Trudność polega oczywiście nie na tym, że jest bitwa na argumenty jakaś bardzo zacietrzewiona, ale jest bardzo merytoryczna. A dodatkowo oczywiście też sam się ustosunkował już później osobno w materiale, który też Państwo zobaczycie, do tej partytury, która faktycznie w tym roku zyskała miano zwycięzcy. No wypada jeszcze tylko zaprosić, bo zupełnie wyjątkowa sytuacja. Wszystkie festiwale przeniosły się w tym momencie do sieci, ten ostrowski także. Więc dwa słowa zaproszenia od strony organizatora. Szanowni Państwo, no właśnie, skoro wypada zaprosić, to też czynię to z niskim ukłonem i z niekłamaną przyjemnością. Zapraszam serdecznie Państwa na 9 Grand Prix Komeda, festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Odbywać się będzie online z gośćmi, których zaprosiliśmy, i z laureatem, którego Państwo poznacie niebawem. Gdzie będzie można ten festiwal obejrzeć już tak konkretnie? Na Facebooku, na YouTubie? Festiwal staramy się, aby móc oglądać bardzo szeroko. To też poczynając od powszechnie znanych mediów, jakim jest chociażby YouTube czy Facebook, na naszych kanałach Ostrowskiego Centrum Kultury, na stronie Ostrowskiego Centrum Kultury, na stronie Grand Prix Komeda, czyli stronie festiwalowej, oraz w telewizji ProArt oraz na portalu regionalnym wlkp24.info. Możecie Państwo obejrzeć w czasie rzeczywistym, jak to było zaplanowane, punkty naszego programu, czyli rozmowa z panią Małgorzatą Korzuchowską, wręczenie nagrody oraz koncert formacji jazzowej. Dziękuję Marysiu za te dwa słowa, a festiwal to oczywiście filmy, 7 propozycji konkursowych i teraz krótki felieton o tym, co spośród tej 7, chociaż oczywiście wszystkie warto obejrzeć, ale na co szczególnie zwrócić uwagę? Filmy konkursowe 9 Grand Prix Komeda Festiwalu Filmowego imienia Krzysztofa Komety. Dar czy przekleństwo? Bóg czy szarlatan? Konstruując postać do swojego najnowszego filmu, Agnieszka Holland stanęła na wysokości zadania i pokazała nam bohatera złożonego. Jan Mikolaszek to przede wszystkim wielka osobowość, która do pewnego momentu swojego życia za sprawą niesamowitych umiejętności leczyła ludzi z różnych schorzeń. Jak potoczyło się jego życie, gdy parasol ochronny znika po śmierci prezydenta Czech Antonina Zapotockiego? Twórcy z Nadwisły raczej rzadko sięgają po kino, po którym obgryziemy wszystkie paznokcie i gdzie trup ściele się gęsto. Choćby z tej perspektywy warto spojrzeć na film W lesie dziś nie zaśnie nikt, jako na rasowego slashera. Szkoda, że nie miał okazji wygrać się w kinach, a wszystko przez pandemię. Chyba pora te covidowskie zaległości po prostu nadrobić. Oglądając interiora znajdziemy poniekąd obraz samych siebie, brnących nie wiadomo gdzie głodnych konsumentów, dla których gonitwa o pieniądz w celu spłacenia kredytu hipotecznego jest ważniejsza niż zabawa z dzieckiem czy odpoczynek. Maciej to typowy współczesny niewolnik, a Magda urzędniczka. Reżyser przygląda im się jakby przez lupę i stara się zajrzeć w ich wnętrze. Niby to banalny temat, ale jak pokazany. I te kreacje Żurawski i Popławska warto zobaczyć.
Jan Komasa powraca w wielkim stylu, a kto jak nie ten zdolny chłopak miałby lepiej opowiedzieć o życiu przeciętnego dwudziestokilkulatka, który dopiero co skończył grę w Counter-Strike'a, a już dostaje poważną fuchę w agencji zajmującej się, oględnie mówiąc, niszczeniem komuś wirtualnego, a przy okazji także rzeczywistego życia. Dobra intryga, świetne tempo akcji, no i nawet Maciej Sztur wygląda bardzo wiarygodnie. Muzyka Leszka Możdżera absolutnie zasługuje tutaj na Grand Prix Komeda. I to jest właśnie mój faworyt. Grał dla Państwa Mieczysław Kosz. Zapamiętajmy to nazwisko. Świetnie zbudowane napięcie nie pozwoli nam ani na chwilę przypomnieć sobie o pozostawionym na gazie ryżu czy gotującej się wodzie. Przekonajcie się Państwo, dlaczego film dostał wysoką notę na wielu portalach branżowych i dlaczego tak dobrze mówią o nim krytycy. Ciebie też udupią. A to kolejny debiut na dużym ekranie. Tym razem w roli debiutanta występuje Piotr Adamski, który swoje filmowe rzemiosło szlifował u samego Yorgosa Lanthimosa. Świat przedstawiony w Easternie jest absolutnie anarchiczny. A może wręcz odwrotnie, nie jest? Masz jeden nabój, jeden strzał, prosto w głowę. Dziewiąty Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy. Patronat honorowy nad festiwalem filmowym objęli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. Organizatorami festiwalu są miasto Ostrów Wielkopolski i Ostrowskie Centrum Kultury. Mecenas festiwalu Trasko Automatyka. Macie Państwo już garść informacji na temat tego, gdzie zobaczyć te filmy konkursowe. Warto zobaczyć wszystkie, na pewno, bo to, że znalazły się w konkursie, to nie jest absolutny przypadek. To jest selekcja Łukasza Maciejewskiego, dyrektora artystycznego festiwalu, który starannie wybrał te 7 propozycji spośród wszystkich filmów, które miały premierę w ciągu ubiegłego roku, tak to nazwijmy. Drodzy Państwo, jedną z tych platform, na której można oglądać właśnie filmy konkursowe, a już na pewno najpewniej 2 z nich, czyli Eastern, a także Ikar, legenda Mietka Kosza, tą platformą jest mojeekino.pl. Dobrze Państwo wiecie, że jest tam wirtualna sala kina Komeda i tam właśnie można oglądać ambitne filmy, bo jest to platforma, która prezentuje tak naprawdę bardzo ambitne kino znane ostrowskim widzom z DKF-u, czyli z Dyskusyjnego Klubu Filmowego na Wolności. Nie ma tam żadnych takich bardzo komercyjnych, popularnych filmów. Są natomiast filmy, przy których można się odprężyć, zrelaksować, a czasami nawet popłakać, czy się nieco po prostu zwyczajnie pobać, bo to są też straszne filmy. Natomiast platforma Moje Ekino od kilku dni promuje taką akcję Zobacz za free. Czyli przez jakiś czas na pewno będzie można kilka tytułów zobaczyć za darmo. Zachęcam Państwa do założenia konta na tej platformie, na mojeekino.pl i do obejrzenia tych 5 propozycji darmowych. Niech to będzie dla Państwa albo wstęp, albo kontynuacja przygody z platformą mojeekino.pl, bo niewiele wskazuje na to, że szybko wrócimy do przybytków 10 muzy, że szybko otworzą te kina. Oby tak było. Ale ja niestety w to za bardzo nie wierzę, dlatego oprócz tych popularnych serwisów streamingowych, jakimi są bez wątpienia doskonałe HBO i świetne Canal+, a także no, genialny Netflix, to mamy jeszcze polski startup, platformę mojeekino.pl i tam do zobaczenia, drodzy Państwo, 5 propozycji za darmo. Co robimy w ukryciu? Mężczyzna imieniem Owe, Ostatnie prosecco hrabiego Ancelotto, Over the Limit i Twarze plaże. Myślę, że warto zapoznać się z tymi filmami, zwłaszcza, że są one zupełnie za darmo, więc mamy tutaj przynajmniej
8, może 9 godzin niesamowitej rozrywki z ciekawymi propozycjami filmowymi, czyli mojeekino.pl. Przyzwyczaiłem Państwa ostatnio do gościa w zwiastunie, czyli do osoby, która mówi do Państwa, a jest to osoba zazwyczaj bardzo dobrze znana. Dzisiaj chciałbym kontynuować tę dobrą passę i przedstawić Państwu to, co pani Agnieszka Holland powiedziała na temat swojego najnowszego filmu Szarlatan. Jest to jedna z nagrodzonych pozycji, czyli ta pozycja, która walczy o statuetkę. To czy otrzyma jeszcze tą statuetkę, tego jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast pani Agnieszka Holland podczas rozmowy ze mną mówiła o tym, w jakich okolicznościach powstała muzyka do Szarlatana, ale także koniec tej rozmowy zahacza o tematy reżyserskie. Myślę, że to będzie taka gratka dla Państwa właśnie odnośnie tego, w kontekście tego filmu, który jest jednym z filmów konkursowych. Muzyka ponownie Antek? Muzyka ponownie Antek, tak. Inspirował się taką, myślę, w dużym stopniu czeską muzyką kameralną z lat 30., 40. Znaczy Martinu, Janaczek, troszkę te nastroje. Ale myślę, że nie chodziło o taką jakby wejście w kulturę, ale raczej wejście w duszę tego bohatera, bo ta muzyka jest bardzo skupiona i taka nieilustracyjna. Syn zahradníka Mikuláška z Rokycan. Vím, že mám dar. Uzdravil jsem sestře nohu. Co jsi zač? Já bych se chtěl naučit léčit jako vy. Někdy to tak mám. Podívám se na člověka a vím, kdy umře. To szalenie ważny film w kontekście nie tylko tego, że no mamy czasy COVID-a, ale tak naprawdę no w Polsce mamy teraz 38 albo 9 milionów takich podobnych szarlatanów, którzy sobie tak naprawdę po swojemu mówią, jak medycy mają działać. Dlatego też uważam, że to nie tylko ze względu na COVID-a to ważny film, bo może przyciągnąć widzów do polskich kin, ponownie jakby ich zaprosić do polskich kin, ale także ze względu na to, że podejmuje bardzo ważny temat medyczno-społeczny. Tak, no i mówi też o tym, jak strasznie ważne jest, żeby wejść głęboki taki kontakt czy więź z naturą, jak wiele możemy na tym zyskać, ale też pokazuje, jakim niebezpieczeństwem jest, jeżeli człowiek nie chce się pogodzić ze swoją własną naturą. Także tam jest taka, cały czas jestem taki dualizm w tym przekazie tego filmu, a ta sprawa, wydaje mi się, że ta sprawa samego uzdrawiania, to jak on to robi, jest bardzo ciekawa. Dla mnie to w każdym razie było bardzo ciekawe przejść przez to, zdokumentować się i potem nakręcać. No w Czechach, gdzie premiera była 2 tygodnie temu, troszkę więcej, no jakoś tak, 2 tygodnie temu z hakiem, to on rzeczywiście przyciągnął ludzi do kin, bo miał świetne otwarcie, lepsze niż ten film Nolana. I utrzymuje się na dobrym bardzo poziomie i myślę, że będziemy mieć ponad 200 tysięcy widzów, co w dzisiejszych czasach w niedużych Czechach jest wielkim sukcesem. Tak, no to jest świetny wynik, zwłaszcza, że weekend otwarcia w Polsce Vega miał tylko na poziomie tam 180 kilku tysięcy chyba. Także to jest bardzo dobry wynik w tak małych Czechach, a Czechy to jest mniejszy kraj niż Polska. No tak, 1/4 mniej więcej, tam jest 10 milionów ludzi. Żeby być dobrym reżyserem, trzeba mieć mocne nogi. To są pani słowa podobno, przynajmniej tak ostatnio Lech Majewski mówił w jednym z wywiadów. Co to znaczy? A wie pan, już nie pamiętam, że to mówiłam, bo też cytowałam ostatnio Wajdę, że żeby o jakości reżysera świadczy, czy ma szczęście do pogody.
Ja mogłabym powiedzieć a propos Józefa Trojana i Iwana Trojana, że trzeba mieć też szczęście do castingu. No ale trzeba mieć dużo energii, tak, i trzeba móc wystać długie godziny na nogach troszkę, bo jak się siedzi cały czas na krzesełku, to jednak nie ma tej energii, także tak, na pewno energia i taka gotowość do tego, żeby biec do przodu, jest ważną cechą reżysera. Żegnam się z Państwem. Zaprezentowałem mimo wszystko bogaty, online-nowy program Festiwalu Filmowego Grand Prix Komeda. Ale niestety jest też smutna informacja, która dobiegła do nas ostatnio. Odszedł Włodek Więckowiak, operator, który był tak naprawdę od początku związany z magazynem filmowym Zwiastun. To ręka Włodka i oko Włodka obserwowały absolutnie wszystkie festiwale filmowe imienia Krzysztofa Komedy. Był na praktycznie każdym wydarzeniu. I to, że mieliście Państwo okazję podglądać to, co działo się podczas poprzednich edycji festiwalu Grand Prix Komeda, to była duża zasługa Włodka. Włodek niestety nie będzie w tym roku mógł być z nami na festiwalu. Umawialiśmy się długo na niego, chcieliśmy się znowu spotkać. Niestety nie będzie nam to dane. Wielkie, ogromne kondolencje dla rodziny. Trudno mi się podnieść po tej informacji. Ale wierzę, że tam gdzieś dalej może teraz bez kompletnego zawahania oglądać wszystkie filmy, które miał w zanadrzu do obejrzenia. Żegnaj, Włodku. A tu jeszcze taki krótki, pamiątkowy filmik, który podsumuje te kilka fantastycznych lat z tą świetną postacią. Wielki żal, wielka strata także nie tylko dla festiwalu, ale przede wszystkim dla mnie, dla telewizji ProArt. Żegnaj, Włodku. Mu coś do kapelusza. Nie kapelusza. Pokażemy kolegom z pracy. To poczekaj, to co umiem. No dalej, jedziemy.